Są sekrety, które przez lata pozostają niewyjaśnione i wciąż budzą dreszcz grozy. Tajemnice tym straszniejsze, że oparte na faktach. Przy nich piraci z Karaibów wydają się tylko taką niewinną bajeczką. A teraz pora odsłonić kolejną z nich. A zatem... Stranger Things. Sprawa czwarta. Mary Celeste. Tajemnica statku widmo. Miejsce. Spencer's Island. Nowa Szkocja. Data 1861 rok. Poznajcie Mary Celeste. To niewielkich rozmiarów brygantyna. Dla tych, którzy nie byli piratami, nawet na balu karnawałowym, wyjaśnię, że brygantyna to określenie historycznego żaglowca uwielbianego przez piratów. Dziękujemy za te wyjaśnienia. To ja dodam, że Mary Celeste ważyła 282 tony i należała do nowoszkockiego przedsiębiorstwa armatorskiego J.H. Winchester & Co. Została zbudowana w Nowej Szkocji w Kanadzie i pierwotnie nosiła nazwę Amazon. Okręt zyskał światową sławę po tym, jak został odnaleziony na oceanie około 600 mil morskich na zachód od Gibraltaru. Żaglowiec dryfował samotnie. Nie było na nim nawet śladu po załodze. Jej losy to po dziś dzień jedna z najgłośniejszych nierozwiązanych zagadek morskich. Podobno na pokładzie znaleziono wiele rzeczy wskazujących na to, że załoga opuściła pokład w dużym pośpiechu. Były tam na przykład niedopalone fajki, jedzenie na talerzach, rozwieszona bielizna. Nie było natomiast żadnych śladów walki. Dokładnie tak. Wyglądało na to, jakby płynący tym statkiem tylko na chwilę odeszli od stołu po to, by za moment do niego powrócić. Tak się jednak nie stało. A jak się stało? Co się wydarzyło tego tragicznego dnia? Spróbujmy zrekonstruować te wydarzenia. We wszystkich morskich opowieściach, do których dotarłyśmy, powtarza się jedno zdanie. Mary Celeste. Ten okręt od początku miał jakiegoś pecha. Jego pierwszy kapitan, Robert McLellan, zaledwie w 9 dni po rozpoczęciu rejsu zmarł na zapalenie płuc. A co ciekawe, jak przeczytałam na stronie Daily Nautica, był to jeden z trzech kapitanów, którzy umarli na pokładzie tej brygantyny. John Nutting Parker, kolejny dowódca po McLellanie, doprowadził do zderzenia statku z kutrem rybackim. Przez to trzeba go było oddać do remontu. Do tego podczas tego remontu na pokładzie wybuchł pożar. Kolejny kapitan został zdymisjonowany po tym, jak Amazon zderzył się z innym statkiem na kanale La Manche. Ale tam się działo. No. Nawet chyba więcej niż w tym programie o przygodach Antka Królikowskiego na Atlantyku. Oj, zdecydowanie, ale to nie jest koniec. W 1867 Amazon został uszkodzony przez sztorm, a po 10 miesiącach wystawiono go na sprzedaż po okazyjnej cenie za jedyne $1,750. Kupił go niejaki Richard Haynes, wyremontował, a przy okazji zmienił nazwę, no i od tej pory Amazon miał się nazywać Mary Celeste. Ale w zasadzie skąd ta nazwa? Czy tak miała na imię żona, córka, a może kochanka Haynesa? Trudno powiedzieć. Podobno nowy właściciel nie chciał zdradzać się, dlaczego właśnie Mary Celeste. W październiku 1872 roku brygantynę kupiły 4 osoby. Wśród nich Benjamin Spooner Briggs, który został też kapitanem statku. Nie miał pojęcia, że niecały miesiąc później jego nowy nabytek stanie się miejscem jednej z najgłośniejszych morskich tragedii. Miejsce: port w Nowym Jorku. Data: 7 listopada 1872 roku. Mary Celeste miała wyruszyć do Genui 5 listopada, jednak ze względu na trudne warunki pogodowe kapitan Briggs opóźnił wypłynięcie o 2 dni. Na pokładzie zameldowała się załoga, pierwszy i drugi oficer, kucharz, 4 niemieckich marynarzy, a także 30-letnia żona kapitana Sarah i ich 2-letnia córka Sophia Mathilda. Dodam, że Mary Celeste transportowała beczki ze spirytusem. Dokładnie, 1701 beczek ze spirytusem. I ten ładunek będzie kluczowy w dalszej części tej opowieści. Tymczasem żaglowiec spokojnie przemierza Atlantyk. Jak czytamy w dzienniku pokładowym kapitana Briggsa, przez pierwsze 2 tygodnie rejsu statek pokonywał około 150 mil morskich dziennie. Warunki były dobre. Samopoczucie pasażerów także. Na kolejnej stronie Briggs napisał, że znajdują się około 227 mil morskich na zachód od azorskiej wyspy Santa Maria, a później zanotował jeszcze tak. 25 listopada, 8 rano. Płyniemy ze stałą prędkością w kierunku południowo-wschodnim. Był to ostatni wpis dokonany przez kapitana Benjamina Briggsa. 4 grudnia sternik statku Dei Gratia, John Johnson, zauważył, jak już wcześniej wspomniałam, w odległości około 600 mil od Gibraltaru dryfujący żaglowiec. Zawołał kapitana Davida Morehouse'a, który postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy zorientował się, że to Mary Celeste, był w szoku.
świetnie znał ten żaglowiec i jego dowódcę. Część załogi Dei Gratia przedostała się na pokład dryfującej brygantyny. Marynarze natychmiast zauważyli, że okręt ma częściowo uszkodzone żagle, a po załodze nie ma śladu. Statek nie był jednak na tyle zniszczony, by nie dało się nim płynąć. Coś było mocno nie tak. Wiele rzeczy, jak kompas czy zegar okrętowy, było zniszczonych albo mokrych, ale ten bałagan był zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę, że na pokład okrętu dostawała się już woda. Natomiast zapasy jedzenia, które odnaleziono, były w nienaruszonym stanie i mogły starczyć się załodze na jakieś pół roku. Brakowało tylko szalupy ratunkowej, co mogło... Czekaj. Nie powiedziałyśmy jeszcze najważniejszych rzeczy. W miejscu, gdzie powinna być przymocowana szalupa ratunkowa, znaleziono podejrzane ślady, jakby tasaka. Wyglądało na to, że ktoś się bardzo spieszył, by zwodować łódź i porąbał przymocowania. Do tego, choć nie odkryto śladów walki, pod łóżkiem Briggsa leżała szabla z plamami, wyglądającymi na krew. Ja tylko dodam, że 9 beczek ze spirytusem było całkiem pustych. Co się wydarzyło na pokładzie Mary Celeste? A przede wszystkim, co stało się z załogą? Niestety śledztwo nie przyniosło żadnych wiarygodnych odpowiedzi. Za to rozpoczęło falę różnych teorii na ten temat, łącznie z tymi najbardziej fantastycznymi. Żeby podać tylko kilka z nich, trójkąt bermudzki, kraken lub inny potwór morski, który porwał ludzi, klątwa, UFO, meteoryt... I kucharz morderca. Tak. Wiele osób święcie wierzyło w to, że kucharz pokładowy był chory psychicznie. Najpierw otruł załogę, a potem w pośpiechu opuścił statek na szalupie ratunkowej i pewnie porwał go ocean. Do tego atmosferę podgrzali właściciele statku Mary Celeste. Oskarżyli załogę Dei Gratia o to, że to oni zamordowali zaginionych. Jednak ponowne przeszukanie okrętu nie przyniosło żadnych dowodów na to, że zostało tam popełnione przestępstwo. Prokurator generalny Gibraltaru Frederick Solly Flood mnożył spiskowe teorie. Jak przeczytałam na Explorers Web, uważał na przykład, że załoga statku się zbuntowała i po wypiciu spirytusu z 9 beczek zamordowała kapitana oraz jego rodzina, a ich ciała wyrzuciła za burtę. Potem buntownicy odpłynęli szalupą na jakąś bliżej nieznaną wyspę, ale adwokaci szybko obalili tę teorię. Spirytus w tych beczkach nie nadawał się do wypicia. Był w nim alkohol denaturowany. Gdyby ktoś go wypił, mógłby się śmiertelnie zatruć. Ale Flood nie odpuszczał. Stwierdził, że Briggs i kapitan Dei Gratia, Morehouse, zawiązali spisek, który miał na celu wyłudzenie odszkodowania za odnaleziony statek. Obaj panowie dzień przed wypłynięciem mieli się spotkać w jednej z nowojorskich tawern, co dla Flooda było potwierdzeniem jego teorii. Według prokuratora Briggs zabił marynarza, a potem razem z żoną i córeczką miał czekać na kapitanach Dei Gratia na Azorskiej wyspie. Miejsce: Biuro Admiralicji w Gibraltarze. Data: marzec 1873 roku. Sędziowie coraz bardziej mieli dość Flooda i jego hipotez, no i ostatecznie oczyścili załogę Dei Gratia z wszelkich zarzutów. Przewodniczący składu sędziowskiego, Sir James Cochrane, przyznał, że nie jest jasne, co spowodowało zaginięcie załogi Mary Celeste. Jednocześnie pochwalił załogę Dei Gratia za jej poświęcenie i zarządził wypłatę nagród dla wszystkich biorących udział w próbie ratowania brygantyny. Minęło kilka lat. Sprawa nieco przycichła, gdy wtem w styczniu 1884 roku w londyńskiej gazecie Cornhill Magazine ukazał się sensacyjny artykuł pod tytułem J. Habakkuk Jephson Statement. Czytamy w nim, że jego autor był pasażerem feralnego statku i dokładnie wie, co się wówczas stało. Wyjawia to dopiero teraz, bo bał się, że uznają go za szaleńca. No i o czym pisał pan Jephson? Twierdził, że jest lekarzem, który walczył o wyzwolenie czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Podczas tych walk otrzymał pewien amulet. Było to wyrzeźbione ludzkie ucho. Zaokrętował się na Mary Celeste, gdzie oprócz znanego wszystkim składu załogi był jeszcze m.in. Septimus Goring. Na skutek nieszczęśliwego wypadku żona i córka Briggsa wypadły za burtę, a sam kapitan popełnił samobójstwo. Wtedy to doszło do buntu czarnoskórej części załogi, która wyrzuciła za burtę białych. Chwila, Jephson nie był biały? Był, ale przecież chronił go amulet. No tak. Ocaleni z Goringiem Jephsonem na czele dopłynęli do wybrzeża Afryki, gdzie znajdowały się świątynia z posągiem bóstwa z odrąbanym uchem właśnie. I to właśnie brakujące ucho amulet miał doktor Jephson? Tak, brawo. Dzięki temu był traktowany przez miejscowe plemię jako wódz. To trochę przeszkodziło Goringowi, który też chciał być wodzem, dlatego pomógł Jeffsonowi uciec i w ten sposób lekarz trafił w końcu do Londynu, a list opublikowany w Cornhill Magazine wywołał naprawdę wielką sensację. Choć brzmi jak jedna wielka bujda. Bo to była bujda. Po pewnym czasie okazało się, że jego autorem jest pisarz Arthur Conan Doyle, który
wymyślił całą tę historię, oczywiście dla żartu. No tak, tak, tak. No dobrze, no ale w tym roku mija dokładnie 150 lat od tego tragicznego wydarzenia, no i wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę stało się tego feralnego grudniowego dnia 1872 roku. Wciąż, ale wyjaśnienie może być całkiem proste. W XIX wieku często zdarzały się wypadki, że przewożony statkiem alkohol wybuchał pod wpływem wysokiej temperatury. Także istnieje prawdopodobieństwo, że załoga, czując oparę alkoholu wydobywające się z beczek, ze strachu przed eksplozją w panice opuściła statek. Nawet jeśli tak było, to nadal nie wiadomo, czemu nie zdołała powrócić na jego pokład. A zagadka Mary Celeste, chyba najsłynniejszego w historii statku widmo, po dziś dzień pozostaje nierozwiązana. Stranger Things.